Dzień dobry. Nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj omówić z Państwem jedną bardzo ważną kwestię. Dlaczego tak naprawdę dochodzimy wyłącznej winy drugiego małżonka? I czy to jest dobre? I czy my mamy na to szansę? I w jakim celu najczęściej to robimy? Szanowni Państwo, w mojej ocenie, jako że zajmuję się od kilkunastu lat prawem rodzinnym, należy sobie odpowiedzieć, czy zawsze jest sens, abyśmy faktycznie rozstrzygali o tym przed sądem, kto poniósł wyłączną winę za rozpad pożycia. Albowiem niekiedy sytuacje nie są jasne i konkretne, gdyż może się tak zdarzyć, że faktycznie dwie strony poniosły winę za rozpad waszego małżeństwa. Szanowni Państwo, dlatego zawsze te kwestie rozpatruje się indywidualnie. Patrzy się na sytuację stron, na to, co się między Państwem zdarzyło. Szanowni Państwo, z ostatniego czasu opowiem Państwu historię, w której to było młode małżeństwo i został złożony pozew o rozwód przez mężczyznę. Bez orzekania o winie, za porozumieniem stron, wszystkie kwestie zgodne, albowiem nie ma małoletnich dzieci. Wówczas uważał, że jest to sytuacja na tyle prosta, że no przecież na pewno będzie szybki rozwód. No niestety tak się nie stało, z uwagi na to, że żona niestety na ten rozwód na początku nie wyrażała zgody, zaś później wniosła do sądu i stwierdziła, iż to właśnie on ponosi wyłączną winę za rozpad pożycia małżeńskiego i ona absolutnie nie rozumie, dlaczego on ją zostawił. Szanowni Państwo, próbowałam ustalić ze swoim klientem, dlaczego tak się dzieje, albowiem tak naprawdę te strony od wielu lat nie żyły ze sobą. Okazało się, że w sytuacji, gdy złożyliśmy do sądu o rozdzielność majątkową, wówczas otrzymałam telefon od pełnomocnika drugiej strony, że jednak zmieniają stanowisko w sprawie. Szanowni Państwo, w tej sytuacji odnaleźliśmy przyczynę, dlaczego tak naprawdę strona chciała dochodzić winę. Albowiem, jeżeli postępowanie trwałoby kilka lat, wówczas dalej strony, między stronami byłaby wspólność majątkowa. W momencie, gdy zostało wszczęte postępowanie w sądzie rejonowym o rozdzielność, wtedy też strona zrozumiała, że niewiele może już zyskać i zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie. Szanowni Państwo, w każdej sprawie należy badać, jaka jest przyczyna. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że dochodzimy tej winy, albowiem jesteśmy na tyle pokrzywdzeni i faktycznie czujemy, że my nie ponieśliśmy winy za rozpad, tylko druga strona i chcemy, żeby sprawiedliwość znalazła miejsce w sądzie i chcemy faktycznie, żeby osoba się do tego przyznała i absolutnie nie czujemy się winni, rozumiem i mamy do tego prawo. Niemniej jednak musimy zawsze sprawdzać sytuację stron, ponieważ całokształt tych okoliczności jest istotny i może po wielu latach sprawa sądowa się zakończyć rozstrzygnięciem, które nie do końca będzie nas satysfakcjonowało, albowiem sąd stwierdzi, że winę poniosły dwie strony. Szanowni Państwo, przychodząc do pełnomocnika na pierwszą konsultację, proponuję być przede wszystkim szczerym. 2. Słuchać pełnomocnika. 3. Wybierać oczywiście pełnomocnika na podstawie specjalizacji. 4.
mówić prawdę, 5. ułożyć strategię. Po co układamy strategię? Zawsze podczas pierwszej konsultacji bardzo dużo pytam mojego klienta. Niekiedy wydaje mu się, że jestem pewnie wścibska, że o tyle pytań zadaję mu, niemniej jednak to nie jest tak. Im bardziej poznam swojego klienta, tym jestem w stanie mu pomóc zdecydowanie lepiej. Gdybym nie zadawała tych pytań, to myślę, że ciężko byłoby mi ułożyć mu odpowiednią strategię. Dlatego tak ważna jest pierwsza szczera rozmowa i na podstawie doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika można ułożyć strategię, gdzie pełnomocnik Państwu wskaże najlepszą drogę. Albowiem nie zawsze tak jest, że podejmujemy się tych dróg, idziemy zawsze w dobrym kierunku. Jest to rzecz normalna i ludzka. Niemniej jednak zachęcam Państwa zawsze do korzystania z profesjonalnych usług, albowiem jak jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza i z pewnością nie będzie właściwe leczenie się przez internet. I tak też jest z sprawami rodzinnymi, że zdarzają się sytuacje, w których klienci składają sami dokumenty, pozew, odpowiedź. Niestety na etapie końcowym przychodzą do kancelarii i proszą o pomoc. No niemniej jednak wtedy, jak już pewne rzeczy wyszły, to niestety, ale będzie nam ciężej przedstawić sądowi inną wersję wydarzeń. Stąd też, Szanowni Państwo, jeżeli czeka Was ten ważny okres w Waszym życiu, czyli decyzja o rozwodzie i etap postępowanie rozwodowe, Szanowni Państwo, proszę pomyśleć, usiąść na spokojnie i wybrać pełnomocnika, nawet na konsultację i omówić z nim całą Waszą sytuację. Szanowni Państwo, proszę mi uwierzyć, że pełnomocnicy dużo słyszeli, dużo widzieli i nawet najskrytsza Wasza tajemnica może okazać się żadnym zaskoczeniem dla pełnomocnika. Dlatego też, jeżeli macie taką sytuację, że zastanawiacie się, co Was czeka, to skorzystajcie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i ułóżcie strategię. Wówczas będziecie wiedzieć krok po kroku, jak to przejść. Powodzenia.